komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie zarząd powiatu postanowił o przystąpieniu również na zasadzie partnerstwa w ramach porozumienia międzypowiatowego do projektu grupowego przygotowanego do złożenia w ramach ogłoszonego na ten rok przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kolejnego konkursu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne skierowanego tym razem m.in. do powiatowych jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Według założeń tego konkursu całość robót termomodernizacyjnych może być sfinansowana ze środków PFRON, nie PFRON, tylko Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, ale w 100% tutaj. Według szacunku wartość projektów części obejmujących budynki, obiekty, komendy powiatowe PSP w Kolnie wyniosła około 700 tysięcy. Na swój raz duży było w sumie 5 powiatów. Bo powiat nie Siemiatycki, tylko Hajnówka byłby takim wiodącym powiatem, którego obsługiwa te pozostałe cztery skład tego projektu.